Ja nie będę spał. To jest, ja startuję w Kołobrzegu i dopływam do Szwecji. Bez spania. Po prostu póki mu łeb nie pójdzie pod wodę, wtedy dopiero po niego wskoczę, nie? Tak? To będę się z tego śmiał. Nie. Tak jak on właśnie, ze mnie w Meksyku. Właśnie dlatego takich ludzi chcę mieć na łodzi, nie? Świrów. To jest to, nie? I mówię, kurde, jestem w stanie hipotermii. Mówię, ale fajnie, nie? Flary z KitKatem i czekoladą. I McFlary z KitKatem oraz czekoladą. Taki lęk, mówię, ja mówię, jeszcze 14 godzin, że umrę. Planuję 150 Ironmanów dzień po dniu. Zacząć 1 stycznia najprawdopodobniej w Dubaju. Rozmawiałem z 3 lekarzami, to powiedzieli, że w najgorszym wypadku się nie zrośnie. Ale że można z tym żyć. I szliśmy po treningu coś zjeść i ja widziałem, z jaką on radością jadł, a ja tak jadłem i mówię, kurde, też bym chciał się tak z***ć, nie? Jak on. Wiewiórki, bobry, dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się nisko, Krzysztof Ferenc, Wujaszek Fericze. To jest kolejna odsłona jazdy z Wujaszkiem dla kanału YouTube Olimp Sport Nutrition. Jesteśmy w Warszawie i moimi dzisiejszymi gośćmi, bo jazda z Wujaszkiem jest nieprzewidywalna i myślałem, że będzie jedna persona wyjątkowa. Bartosz Kubkowski, Bartłomiej Kubkowski. Witam cię, Bartku. Siemanko. Siemanko. I zobaczcie z tyłu, mam nadzieję, że go dobrze widać, że nie będzie się chował. Przyjaciel i życiowy, i teamowy. Robert Karaś. Siemanko. Cześć, cześć. Mieliśmy... Cześć, Bartłomiej. Siemanko. Robert miał odrobinkę czasu, wyskoczył tutaj szybciutko do mnie i mówi, kurde, mogę wuja się z wami przyjechać? Pewnie, że możesz. Oczywiście głównym gościem jest Bartłomiej. Jak się tak szykowałem do ciebie do rozmowy, to mówię, kurde, Bartłomiej, jak w tych polskich komediach, nie? O gangsterach. Mówię, Bartłomiej, to Bartek, czy nie? Ale czy tak jest czy Bartosz? Tak, mówię, tak muszę jest, sprawdzić, tak nie? Jest, no, i tam tak jest właśnie, że Bartłomiej i Bartosz to są dwa różne imiona, a Bartek to jest zdrobnienie, nie? Zdrobnienie, tak. Ale często właśnie ludzie mylą to, nie? Bardzo. Dobra, imiona tutaj, Bartku, nie są ważne. Najważniejsze jest to, że jesteś tutaj ze mną i że sobie porozmawiamy. Oczywiście. Chcielibyśmy porozmawiać sobie o tym twoim ataku na Szwecję, jak ja to mówię w cudzysłowie, który już będzie zaraz w lipcu, 170 km z Kołobrzegu do, i to się mówi po szwedzku, Tak, ale jeszcze tak naprawdę nie wiemy dokładnie, jaka tam będzie miejscowość, bo dogrywamy teraz miejsce dokładne, jakie tam będzie, ale to może tam się być różnica między 3-4 km, bo i tak przepłyniemy więcej na pewno niż 170. To na pewno. Teraz ostatnio ta trasa to pokazała, nie? Ja bym chciał jak zwykle w jeździe z Wujaszkiem zrobić duży krok do przeszłości i zapytać się, skąd mały Bartłomiej znalazł się w ogóle na basenie? To przez przypadek tak naprawdę wyszło. To wyszło przez przypadek, bo ja od 4-5 roku życia trenowałem właśnie sztuki walki. Znaczy trenowałem aikido, taekwondo i karate kyokushin. I jakby ja zawsze miałem zajawkę właśnie na te sztuki walki. A mój dziadek świętej pamięci nauczył mnie pływać, jak miałem 4 lata, więc to było po prostu tak przypadkowo gdzieś tam nad jeziorem mnie wziął i po prostu nauczył mnie takich podstaw. I ja po prostu jakby ten kontakt z wodą miałem i tą wodę bardzo lubiłem. I w pierwszej albo drugiej klasie podstawówki nauczycielka się zapytała, czy nie chcemy wystartować w zawodach pływackich, bo jest tam jakieś miejsce do sztafety. Jakoś przypadkowo się zwolniło. No ja się zgodziłem, ja się zgłosiłem i powiedziałem, że ja chcę po prostu wystartować i spróbować. No i tam chyba był wyścig na 25 metrów, nie? Bo zawsze były te zawody właśnie na 25 metrów. I ja jakoś tam przepłynąłem na tych plecach i zająłem drugie miejsce. Pamiętam na tych zawodach, później była jeszcze sztafeta. Przywaliłem głową w ścianę, bo nie wiedziałem w ogóle, że są te linki i tak dalej, więc totalny przypadek, ale bardzo mi się spodobała ta atmosfera na basenie. I wróciłem do domu i z dyplomem powiedziałem mamie, że chciałbym się zapisać na szkółkę pływania, nie? Bo tam mnie dużo osób po prostu namawiało wtedy do tego. Zwyczajowo, przepraszam, zwyczajowo McDonald's? Tak, tak, tak. Tak, kolka. Ale co się spodobało, Bartek, przede wszystkim? Atmosfera, rywalizacja, dreszczyk emocji, adrenalina. Czy poczułeś, że być może woda to jest jakieś takie twoje drugie naturalne środowisko? Co się zadziało w głowie młodego Bartka? Zadziało się to, że już poczułem się tam dobrze w tej wodzie. Czułem jakby to, że to jest nowe miejsce, ale poczułem coś takiego, że to jest moje miejsce, nie? Że był taki klik po prostu wtedy za dzieciaka, że ja mówię, kurde, to, no jest fajnie, nie? Jeszcze wtedy bez okularków w ogóle płynąłem. Mówi, że okularki w ogóle muszę kupić i w okularkach pływać. Ja pływałem jeszcze w ogóle początki bez okularków. Więc jakby poczułem właśnie te takie emocje, adrenalinę i to, że ktoś mnie docenił, bo dostałem ten dyplom, nie? Dostałem ten dyplom i poczułem coś takiego, że mówię, kurde,
ja pierdzielę, zająłem drugie miejsce na tych zawodach. Wiadomo, tam startowało mało ludzi i tak dalej, większość nie umiała pływać w ogóle, ale spodobała mi się ta atmosfera, ten doping, klasa, która gdzieś tam moja krzyczała, więc to chyba, nie? Tak mnie zatrzymało po prostu przy tym basenie. I co, od tego już była szybka droga do tego, żeby trafić do szkółki pływackiej Medyk, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, I później szkoła sportowa we Wrocławiu, tak? Dokładnie tak. Zaczynałem właśnie w Medyku Giżycko. Pierwsza szkółka pływacka to był, pamiętam, Delfinek u pana Edwarda Maksyma. Tam zaczynałem swoje pierwsze kroki stawiać. No i co było niesamowite, że ja po prostu jakby na tych pierwszych treningach ja już wiedziałem, że ja chcę tutaj zostać. Ja już wiedziałem, że aikido odpada, taekwondo i te karate, że ja już chcę zostać w basenie i to jest po prostu miejsce, w którym ja chcę być i koniec, kropka, nie? Czyli można powiedzieć, że taka miłość w zasadzie do wody od pierwszego wejrzenia. To na pewno, to na pewno. Jeżeli chodzi o te moje takie największe sukcesy, to jakby mam w swojej kolekcji ponad 40 medali Mistrzostw Polski. Wielokrotnie byłem mistrzem Polski juniorów, młodzieżowców oraz w karierze seniorskiej również zdobywałem wiele medali. Postawmy przecinek, przepraszam. Dzień dobry. Co chcemy? Ja kolę. Dużą, normalną? Dla mnie tylko wodę. Dużą kolę zwykłą? Tak. I zimną wodę, tak? Tak. I zimną wodę, nie gazowaną? Nie gazowano. Coś do jedzenia? McFlurry z KitKatem i czekoladą. I McFlurry z KitKatem oraz czekoladą. Nie mamy McFlurry z KitKatem. A nie ma z KitKatem, to z czym? Nuggetsy z sosem słodko-kwaśnym. Nuggetsy z sosem słodko-kwaśnym. To nuggetsy z sosem słodko-kwaśnym. Jakby nie mam na swoim koncie jakichś takich dużych osiągnięć, jeżeli chodzi o medale Mistrzostw Świata, Europy, czy gdzieś tam upragniony medal każdego sportowca z Igrzysk Olimpijskich, nie? I to właśnie gdzieś tam, to, że tego nie osiągnąłem, przerzuciło mnie właśnie też na te właśnie wyzwania, które gdzieś tam dają mi, wiesz, teraz taką satysfakcję i spełnienie, bo czułem się właśnie po tej skończonej karierze, już może odpowiadam na wiele pytań zawsze do przodu, ale czułem się bardzo niespełnionym sportowcem, nie? Jeżeli o to chodzi. Te rekordy to się pojawiły właśnie w wieku 10-11 lat. Jakoś to był ten taki moment, gdzie ja zawsze podziwiałem tych sportowców, którzy pływali lepiej ode mnie. Nie? Ja zawsze tych chłopaków po prostu patrzyłem na nich, tak byłem w nich po prostu wpatrzony i ja widziałem, że ja chcę pływać tak jak oni. Ja chcę po prostu być na tym poziomie, zrobię wszystko, żeby się znaleźć w tym miejscu, będę pracował ciężko i tak dalej. I pamiętam te emocje takie, które mnie dotykały, jak na przykład ktoś pobił jakiś rekord polski, nie? Było tak, że jak ktoś pobił jakiś mocny rekord polski, to były takie emocje, że trener mówi, no tutaj zobaczcie, jaki wyśrubowany rekord, już nie do pobicia, nie? I było coś takiego, że była sytuacja, kiedy trener powiedział, że był tam jakiś gościu, który przepłynął delfinem 38 długości, że to już jest nie do zrobienia. Ja wtedy miałem właśnie 10 lat i ja mówię, kurde, może ja bym spróbował, gdzie ja, wiesz, jeszcze nie potrafiłem pływać tak naprawdę dobrze, więc mówię, kurde, może ja bym spróbował tym delfinem przepłynąć, wiesz, było to dla mnie takie ekscytujące, że można ten rekord pobić, nie, że może spróbuję to zrobić. Powiedziałem trenerowi, że chcę to zrobić, tam się chłopacy śmiali, bo mówili, że wie, że to jest niemożliwe. I ja pamiętam, jak płynąłem właśnie, bo się podjąłem tej próby, jak płynąłem i wiesz, stała grupa po prostu pływaków, moich kolegów, z którymi trenowałem. No ja przepłynąłem wtedy, pamiętam, już miałem 40 długości, mówię, dobra, przepłynę jeszcze dwie, nie? I przepłynąłem 42 długości delfinem i pamiętam te emocje do dzisiaj, nie? Te emocje, gdzie wszyscy tak się patrzyli i mówili, jo pierdziele, szacun. Ja dzięki. Mówili, ale szacun w ogóle, kurde, co ty zrobiłeś? I ja byłem taki podekscytowany, mówię, kurde, ja taki mały grubasek, na którego, wiesz, nikt nie zwraca uwagi, nagle ktoś mi powiedział, że coś dobrze zrobiłem, taki wiesz, tak urosłem trochę, nie? Mówię, ale fajnie. I to mi się spodobało i ja już wtedy wiedziałem, że ja chcę robić wielkie rzeczy w sporcie, nie? Nie wiedziałem, że dzisiaj będę w miejscu, w którym jestem i będą to takie rzeczy, które robimy, ale wiedziałem, że chcę tu być i wiedziałem, że to jest moja droga, którą chcę po prostu dążyć. Ja już wtedy po prostu wybrałem tą drogę, a jeżeli chodzi później właśnie o wody otwarte, to zaczęło się od tego, że mieliśmy zamknięty basen w wakacje. I mój trener, taki mój pierwszy trener, z którym tak naprawdę trenowałem już poważnie,
zabrał mnie w wakacje na jeziora i na bieganie. Ja wtedy byłem taki grubiutki, ale wtedy był okres, kiedy tych 2 miesięcy, kiedy ja bardzo mocno urosłem. I to nie dość, że ja ciężko pracowałem, bo codziennie o 6 rano biegaliśmy plus wchodziliśmy do jeziora, więc ja miałem taki, wiesz, taki szok, mówię, kurde, tu nie ma lin, tu nic nie widać, zimna woda, wiesz, fale, to nic innego. Nie ma strefy komfortu. Nie tak? ma w ogóle, nie? I pamiętam, mówiłem, że zimna woda, trener mówił, Piotr Gieczewski, którego pozdrawiam serdecznie z tego miejsca, mówił, nie zimna, tylko rzeźka, nie? No i robiliśmy ten trening w wodzie, ja poczułem wtedy, wiesz, te inne emocje zupełnie. I już wtedy wiedziałem, że mówię, kurde, tutaj też są jeszcze jakieś możliwości. W tych jeziorach można robić zupełnie inne rzeczy, przepływać, wiesz, z jednego miejsca na drugie, gdzie to nie było jeszcze w ogóle popularnym sportem, to jeszcze nie było tak głośno o tych wyczynach i tym pływaniu open water, ale wtedy jakby postanowiłem sobie, że mówię, a może przepłynę sobie właśnie z Rydzewa do Giżycka. Bo ktoś tam był, pamiętam, w gazecie czytałem artykuł i tak dalej, chciałbym to zrobić jak najszybciej. Mówię, kurde, mówię do taty, chodź, spróbujemy, przepłyniemy to jezioro, ten Niegocin, nie? Przepłynąłem ten Niegocin i znowu na końcu pojawiły się te emocje, nie? Tutaj, wiesz, trochę strach, bo fala, bo zimno, bo nic nie widzę, inaczej muszę jeść. I to mnie tak podekscytowało właśnie. Nic mi nie sprawiło takiej satysfakcji, jak moment, w którym wyszedłem na ląd, nie? I to pierwszy był taki open water, 12 kilometrów, tak? Tak. Ale tak, jezioro, tak. Nie, fala, brak linek. Zupełnie co innego i to takie nie po prostu dna, było tak, nie? Tak. Mówię, a sobie popłynę, nie? Określiłeś, że ty byłeś takim chłopakiem pulchnym, no z nadwagą, grubaskiem delikatnie mówiąc, nie? Jeżeli miałbyś teraz, jako dorosły, świadomy chłopak, który się rozwija na wielu, wiesz, płaszczyznach zawodowych, prywatnych, sportowych, dać jakiś taki przekaz rodzicom, małym dzieciakom, którzy mają, które mają problemy z nadwagą, co to by było? Jeżeli chodzi właśnie od tego dzieciaka, ten okres, który ja pamiętam i tak dalej, to przede wszystkim to jest tak, jak na przykład dzisiaj mam zwierzaka, nie? I wiesz, masz dostęp do wiedzy, po prostu jest taki, że wpisujesz w internet karmy, nie karmy, choroby, wszystko, wiesz. Wtedy jeszcze nie było takich czasów. Na przykład nawet moi rodzice nie wiedzieli, co ja powinienem jeść, jak się powinienem odżywiać i tak dalej. I tak naprawdę jadłem zawsze to, na co miałem ochotę. Ja pamiętam nawet moje ulubione żelki, te śmiej żelki takie jogurtowe były, to ja pamiętam, że ja potrafiłem zjeść 2 paczki na przykład przed treningiem. I mówiłem, mamo, byś mogła mi kupić 2 paczki żelek? No wiesz, idę na trening, tak, cały czas trenuję, codziennie jestem w ruchu, 2 razy dziennie jestem na basenie, plus dodatkowo zawsze po treningu mówiłem tacie, żeby mi kupił czekoladę tą z maszyny, nie? Więc jakby wydaje mi się, że wtedy jeszcze też rodzice nie wiedzieli, co chcieli po prostu dziecku jak najlepiej po prostu pomóc, jak miałem na coś ochotę, to po prostu to jadłem, dużo się jadło po prostu słodyczy i tak dalej, więc wydaje mi się, że nie było takiej wiedzy na ten temat, ale jeżeli chodzi na przykład o ten proces, jak ja się wtedy czułem i jakie były we mnie emocje, to często właśnie sobie do tego wracałem, nie? Jak na przykład też dużo ludzi mnie pyta, co się stało, że jestem w miejscu, w którym jestem, to ja pamiętam te wszystkie emocje i co mnie w ogóle napędzało do tego, żeby właśnie być w miejscu, w którym jestem, nie? Bo często było tak na przykład, że gdzieś tam ciągali mnie za boczki i wiesz, i mówili mi jakieś takie różne niemiłe rzeczy. I ja zawsze miałem w głowie to, żeby trenować ciężko, że w momencie, kiedy tak sobie myślałem, że ja wam kiedyś tam pokażę, nie? Cały czas jakby goniłem do tego sukcesu, żeby w końcu mi powiedzieć, że patrzcie, na przykład jestem mistrzem Polski, nie? I kiedyś pamiętam taki moment w swoim życiu, gdzie przyszedłem do domu i powiedziałem, że nie chcę już pływać, no bo się śmieją ze mnie, że jestem gruby, ja czuję dyskomfort i ja po prostu nie chcę pływać, nie? A rodzice mi zawsze mówią, że nie jestem gruby, że jestem tam, wiesz, że jestem normalny, nie? Żebym nie przesadzał. I pamiętam, jak tato mi powiedział, zobaczysz, będziesz mistrzem Polski kiedyś, nie? To ciekawe, co powiedzą. No i ja się kiedyś tak wkurzyłem i wszedłem do szatni i powiedziałem chłopakom, jak mnie właśnie tam starsi zaczepiali, ja mówię, zobaczymy, jak będę mistrzem Polski, nie? I ja pamiętam ten śmiech, który mi towarzyszył, ja pamiętam go do dzisiaj, jak oni się śmiali, nie? I powiedzieli właśnie, jeden kolega powiedział, chyba w jedzeniu pączków, nie? I wiesz, ja później taki byłem zmieszany i zły, że to powiedziałem, bo tak się wkurzyłem. Byłem zły, że to powiedziałem i od tamtego czasu minęły 4 lata, bo wtedy miałem 11 lat, minęły 4 lata, gdzie zostałem 4-krotnym mistrzem Polski, nie? I później właśnie, wiesz, patrząc na to wstecz i tak dalej i dając tutaj na przykład wskazówkę dzieciakom takim, którzy różne mają problemy, nie tylko z otyłością, ale ktoś, wiesz, po prostu, no wiadomo, jakie są dzieciaki dzisiaj, nie? Gdzie sobie dokuczają, ale ta satysfakcja po prostu była niesamowita. I też jedna rzecz, która mnie nauczyła, to ja zawsze myślałem, że jak już zacznę robić wyniki,
to wiesz, to już wszyscy mnie będą lubili. A co się okazało, że kurde, zacząłem coraz lepiej pływać w wieku 12 lat, jak zrobiłem właśnie ten przeskok. Bo tak właśnie latamy po tych latach, wiesz, tak chaotycznie po tym całym życiu. Jak zrobiłem ten przeskok i wiesz, zrobiłem pierwszy rekord województwa na przykład w pływaniu, to ja miałem taką satysfakcję, myślałem, kurde, ale zaraz będę miał fajnych kolegów, będą mnie lubili, no bo kurde, zrobiłem rekord województwa. A tu guzik. A tu oni tak, a tu się okazało, pamiętam sytuację, kiedy wysmarowali mi czekoladą, jak zrobiłem ten rekord okręgu, wysmarowali mi czekoladą ręcznik biały i powiedzieli później, że się zesrałem, nie? O Jezu, ale dzieci nie mają litości, tak, nie? Tak, mają i wiesz, ja mówię sobie, kurde, o co chodzi w ogóle, nie? Jak to jest, że wiesz, że dzisiaj po prostu gdzieś tam zrobiłem ten wynik i myślałem, że już będzie fajnie, ale też nie byłem takim dzieciakiem, gdzie wiesz, po prostu mega gdzieś tam gnębili czy coś, raczej byłem takim lubianym dzieckiem, ale wiesz, każdy toczy te swoje walki w głowie, nie? I co byś właśnie powiedział tym dzieciom, które dostają takie kuksańce? Nie przejmujcie się, róbcie swoje. Nie ma czegoś takiego jak złoty środek na to, żeby powiedzieć, słuchajcie, nie przejmujcie się, będzie dobrze, róbcie swoje, ale tak nie jest. Prawda jest taka, że każdy musi przejść swoją drogę, musi dostać trochę od tego życia i jak poczuje sam na swojej skórze, to przede wszystkim będzie większa satysfakcja, będzie radość i człowiek sam musi to wszystko jakby sobie doświadczyć tego. Bo jakby ktoś na przykład, wiesz, byłeś dzieciakiem, być może nie rób tego, to wiesz, okej, okay, i byś unikał tych takich rzeczy albo nie przejmuj się tym, co dzieciaki mówią, no to na pewno byś nie był w miejscu, w którym jesteś, nie? Nie miałbyś tej satysfakcji dzisiaj i te doświadczenia nie nauczyłyby cię tego, jak sobie dzisiaj po prostu radzić w tym dorosłym życiu i po prostu robić swoje cały czas. Porozmawiajmy sobie, Bartek, teraz o tym, co tu i teraz. Zrobiłeś sobie taki główny test przed atakiem na Szwecję, jak ja to mówię, czyli popłynąłeś z Gdańska na Hel, z Helu do Gdańska. To jest 50 km Bałtykiem, jeżeli byście, moi drodzy, mieli wątpliwości. I tam było wiele rzeczy, które cię zaskoczyły. Znaczy wiele rzeczy, może nie wiele rzeczy, ale jedna taka rzecz, która cię zaskoczyła bardzo, czyli zimno, temperatura wody. Z tego, co ja obserwowałem, jak się szykowałeś do tego zadania, to wy gdzieś tam myśleliście, przypuszczaliście, że woda będzie miała około 10 stopni. Ona miała ostatecznie 8 stopni, nie? Na środku, tak. Czyli bardzo zimno. A wiem też, i chciałbym, żebyśmy trochę teraz też o tym pomówili, że dla ciebie zimno to była taka pięta Achillesowa. To jest właśnie fajne, ja bardzo lubię ten temat, tego zimna i tego morsowania, bo to jest niesamowite przekraczanie barier w głowie, a dużo ludzi na przykład mi mówiło, że o dobra, ty jesteś pływakiem, to sobie z tym poradzisz, albo mówili mi, że a dla ciebie to jest luz, takie treningi. I rzeczywiście ja nawet jak robiłem morderczy trening, to nie czułem takiej satysfakcji, ja szukałem jeszcze takiego mocniejszego bodźca, tak? Jak zrobiłem jakiś trening, miałem 32 razy 1000 na przykład i wszyscy mówią, przecież to jest jakiś absurd, to jest chore w ogóle, żeby pływać czy tam po 40-50 km na basenie, a ja wracałem do domu i czułem takie, no nie wiem, czuję, że mógłbym zrobić na przykład 100, nie? Czyli czułeś, że tak, z jednej strony jestem zmęczony, z jednej strony czuję satysfakcję, bo wykonałem zadanie, ale z drugiej strony wiem, że stać mi na to, żeby jeszcze bardziej wyjść ze strefy komfortu. Tak. Mogłoby być trochę jeszcze trudniej, tak? Mogłoby być jeszcze trudniej po prostu. I tutaj to zimno? To był ten element, jak poszliśmy listopad, pierwszy raz z przyjacielem moim mnie zabrał nad morze, to jak byliśmy z Robertem w Hiszpanii, to ja wróciłem z Hiszpanii i od razu poszliśmy na trening nad morze. I poległeś. Tak. I Olaf już pływał. Woda miała chyba 7 albo 6 stopni. Ja wszedłem do... To był pierwszy mój kontakt w ogóle z morsowaniem w życiu. Ja wszedłem po kolana i mi się zrobiło niedobrze. Tak mnie bolały stopy, że myślałem, że mi pękają, tak. Było mi niedobrze, normalnie błędnik mi rozwaliło, wszedłem po pas i chciało mi się płakać. Ja mówię, przecież to jest jakieś chore w ogóle, to ja mówię, to jest taki ból, że ja nie jestem w stanie go znieść. A masz pływać. A mam pływać, nie? I to miał być taki dodatek, że może w tym zimowym pływaniu wystartować czy coś. I Olaf, Olaf sobie tam pływał chwilę, ja przepłynąłem kawałek i tak mi się chciało wymiotować z bólu, mi się chciało aż płakać po prostu. Ja nie wiedziałem, że ten ból mnie tak rozwalił, telepałem się, nie mogłem się wytrzeć po prostu ręcznikiem. I Olaf mi powiedział, stary, ty masz taką psychę, że za 2 tygodnie będziesz pływał, nie? A wszyscy moi znajomi, którzy morsują, mówią, że głowę zanurzę dopiero w przyszłym sezonie, nie? Bo to muszę się przyzwyczaić i tak dalej. No ale ja nie mogłem wtedy spać. Ja nie mogłem spać tamtej nocy i mówię, kurde, pierwsza rzecz, pierwsza bariera, pierwszy taki ból, którego nie jestem w stanie złamać, nie? Zadzwoniłem do Rafała Mazura i mówię, dobra, słuchaj, jest taka sytuacja,
Zeniaskiniowcem, jakbyśmy mieli wątpliwość. Ja mówię, Rafał, ja muszę pływać w tej wodzie, ja muszę jakieś, kurde, to jest taka rzecz, że jak to zrobimy, to ja już czuję, że na Bałtyku po prostu nic nas nie zaskoczy po prostu. No i wyobraź sobie, że pogadaliśmy z Rafałem, zrobiliśmy sobie kilka tam technik z wizualizacją i tak dalej podczas pływania i ja na drugi dzień poszedłem już nad morze, już pływałem. Oczywiście znowu odczuwałem ten ból, ale starałem się cały czas gdzieś tam oszukać tą głowę, wiesz, myśleć sobie, że jestem w zupełnie innym miejscu, ale już pływałem, nie? Wyszedłem, już trochę większy spokój i ja mówię, okej, kumam już o co chodzi. Bo wchodziłem, wiesz, kurde, krzyczałem, spinałem się, wiesz, taka motywka, jak czasami jest, wychodzi ktoś przed walką i się spala już przed walką, nie? I tutaj to zimno mnie nauczyło tego, że musisz czuć totalny spokój. Jak nie wejdziesz ze spokojem, jak nie wejdziesz z takim totalnym luzem, to jest koniec, po tobie. I to był taki element, gdzie każdy trening czułem, że po prostu wchodzę na zupełnie inny poziom mentalny i już zacząłem szukać, wiesz, najlepszych w tej branży, nie? Już zacząłem szukać, mówię, kto jest najlepszy w pływaniu zimowym, jakie są rekordy świata. Wtedy już z Robertem, pamiętasz, sprawdzaliśmy rekordy, ile trzeba płynąć na setkę, żeby pobić rekord świata, że wiesz, w wodzie na w wodach otwartych też na 1 km. I już zaczęliśmy analizę, nie? Już ja mówię, kurde, dobra, tu jest rekord świata, jest taki. Mistrzem świata w siedzeniu w lodzie jest Walerian Romanowski. Mówię, kurde, on jest tutaj z Polski, on prowadzi szkolenia, dzwonię do niego, powiedziałem, że chcę po prostu się tego nauczyć, powiedziałem, jakie mam plany, jakie mam cele i tak dalej. I zaprosił mnie na Sylwestra wtedy do siebie na szkolenie i pojechałem tam i byłem tak fajnie nastawiony, tak dużo, taką wiedzę tam dostałem na temat tego zimna i dużo rozmawialiśmy tam właśnie na temat właśnie obcowania z tym zimnem. I chyba też na temat stanu hipotermii, nie? Bo tak, tak. I to mnie zafascynowało. Hipotermia. Bo ja zawsze miałem coś takiego, że jak jest hipotermia, to wydawało mi się, że już ludzie umierają. Tak miałem w głowie, że hipotermia, to już mówię, ja pierdzielę, straszne, nie? I jak ja zobaczyłem, że można w tym stanie, wiesz, być i go kontrolować, to ja już byłem tak podekscytowany, że jak wiedziałem, że na drugi dzień będziemy siedzieli w baniach z lodem i będzie po prostu test, że będziemy siedzieli jak najdłużej, będziemy mieli swojego opiekuna i tak dalej, ja już chciałem być w tym stanie hipotermii. Ja chciałem poczuć to i wiedzieć, co się w głowie dzieje, nie? I byłem pewny, siedziałem maksymalnie w wodzie tam o 3-4 stopnie, siedziałem tam, nie wiem, 8-12 minut wtedy. Takie były gdzieś tam moje rekordy. A tam wchodząc po prostu, jakby liczyłem na to, że chciałem pół godziny wytrzymać, nie? A wyszły 2 godzinki. Wyszły 2 godziny. Po godzinie mi powiedzieli, że jestem w stanie już hipotermii. Ja mówię, okej, zaczyna się jazda i teraz wiesz, mówię, dobra, to jest to, nie? I mówię, kurde, jestem w stanie hipotermii. Mówię, ale fajnie, nie? No i zacząłem obserwować w ogóle ten cały proces, bo wiesz, ja po 20 minutach nie czułem już stóp ani dłoni, w ogóle. Ja się ich pytam, mówię, czy to jest normalne, czy ja się tylko mówię do nich, czy to czucie wróci później, czy ja nie wyjdę i mi się to, wiesz, i nie będę mógł jeść i chodzić. Oni mówią, tak, to wróci. Ja mówię, dobra, to siedzę, nie? No i po tej godzinie naprawdę to była taka godzina, można powiedzieć, takie doznanie duchowe, nie? Wiesz, typu, że ja już sobie na przykład myślałem, zacząłem kontrolować swoje myśli, co ja myślę, gdzie ja uciekam w ogóle, o czym ja myślę. Nagle sobie myślałem, mówię, kurde, a może takie miałem myśli, że może to jakaś kapsuła zaraz będzie założona, ja w ogóle nie będę mógł wyjść stąd. Wiesz, takie myśli tego strachu i tego lęku takiego, który też właśnie poniekąd miałem płynąc teraz na heli z powrotem. No i po tym wyzwaniu, po tym siedzeniu właśnie 2 godzin, jakby też czułem taką satysfakcję, że ja wychodząc z tamtej wody mi się chciało płakać po prostu. Był taki, wiesz, entuzjazm, taka radość. I to był taki element, gdzie czułem, że przekroczyłem tak mocną barierę w swojej głowie i cieszyłem się, że ja mogę się tą barierą podzielić z ludźmi. Że mi nikt nie powie, dobra, no pływasz tyle kilometrów, bo od dziecka pływasz. A tu ja pierwszy raz do wody wszedłem zimnej w listopadzie, a w grudniu siedziałem już 2 godziny w Bali z lodem. A 2 miesiące później startowałem na Mistrzostwach Świata w lodowym pływaniu, nie? Omówmy sobie, Bartek, tak szybciutko, żeby nam nie uciekł temat twojego głównego zadania. Co było największym problemem, jeżeli chodzi o pływanie teraz z Gdańsku na Hel, z Helu na Gdańsk? Oprócz temperatury, zamarzniętej buzi, nie mogłeś żuć, przełykać pokarmów stałych. Opowiedz trochę tutaj
widzom, słuchaczom, co cię najbardziej zaskoczyło, co było taką ogromną trudnością? Bo to jednak 50 km, bardzo ważna próba. Oczywistym jest, że temperatura wody będzie prawdopodobnie inna, jak w lipcu będziesz atakował Szwecję, gdzieś tam pewnie około 18-20 stopni. 18 to najmniej właśnie. Tak. Zaczynając właśnie od początku, to my to mieliśmy w planach, ten trening, już dawno. To już nawet też Robertowi mówiłem, mówię, będę płynął na heli z powrotem, to już będzie mój ostatni trening. Tylko że ja sobie jakby nie wziąłem wtedy, bo to już było w, ja już to mówiłem wtedy w październiku, że to będzie ostatni trening w tym okresie. Ja sobie nie zdawałem wtedy sprawy z tego, że woda będzie miała 10 stopni. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jakie jest odczucie w tej wodzie. I tylko temperatura mnie zaskoczyła. Nic więcej mnie nie zaskoczyło. Znaczy zaskoczyła. Ja już trenowałem w tej wodzie, więc raczej... Raczej to nie było tak, że nagle wszedłem i mówię, o ja pierdzielę, jaka zimna woda, nie? Tylko bardziej to podejście takie, że ja po 47 minutach, jak wszedłem do tej wody, ja zobaczyłem na zegarek, ja patrzę, jest 47 minuta, ja nie mogę szczęki otworzyć i już zrobiło mi się... Tak, i zrobiło mi się coś takiego, że poczułem taki lęk. Taki lęk, mówię, kurwa, jeszcze 14 godzin, że umrę. Mówię, ja umrę i im dalej płynęliśmy, tym woda była zimniejsza, nie? Wiesz, na początku tak sobie wszedłem, mówię, o fajnie, fajnie, a nagle po prostu taki, wiesz, lęk, taka panika, patrzę na ekipę na łodzi, też mi się tak zrobiło niedobrze i ja mówię, dopiero 47 minut? Ja mówię, nie, no na tank umrę, nie? I tam był właśnie ten element, że ja musiałem oszukać głowę, nie? To po prostu był taki element, gdzie ja wiedziałem, że to już jest ten moment, gdzie ja muszę odpalić czerwone światło w swojej głowie i walczyć, nie? To mnie właśnie jakby zaskoczyło, że to tak szybko się pojawiło. I co? I jeżeli chodzi o właśnie ten pierwszy postój, to ja zobaczyłem chłopaków i ja zobaczyłem trochę w nich takie, wiesz, może nie, że niepewność, bo oni fajni, kurde, po prostu cały, gdyby nie oni, to bym w ogóle tego nie zrobił, ale widziałem, że mówią, ja pierdzielę, dopiero godzina, a ja, wiesz, mówię, dobra, dajcie mi tylko wodę, nie? Wziąłem batona do buzi, on mi wypada mi z buzi, nie? Mówię, dajcie czekoladę i nie mogłem gryźć po prostu. Tak mnie bolała szczęka. Ja śledziłem relacje i pamiętam doskonale, jak był ten pit stop, nie wiem czy pierwszy, ale któryś, gdzie ty jesteś w miejscu i mówisz, kurwa, jak zimno, ja pierdolę, jaka ta woda jest zimna, że tylko płynę, że nie mogę jeść, nie? No. Jednak ja lubię w tym bólu być i jestem w stanie gdzieś tam oszukać tą głowę, a jeżeli chodzi o te nasze metody, to nie ma tak naprawdę tutaj jakichś takich tajemnic i tak dalej. Są rzeczy, po prostu tego jest dużo, więc ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, wiesz, na jednym wywiadzie i tak dalej, bo uważam, że tak jak mówiłem to na jednym z podcastów, że to, co ja miałem w głowie, albo sam temat hipnozy, medytacji, tych technik, które ja robię, to można by było książkę na temat tego napisać i tego, co ja miałem w głowie, nie? Ale podczas zimna ja starałem się po prostu oszukać głowę, bo ja potrafię wchodzić po prostu w trans poprzez tą medytację i to, co sobie praktykowaliśmy, w sekundę. Że ja mam swoje miejsce jakby i potrafię swoje ciało obserwować jakby z innej perspektywy i potrafię oszukać jakby głowę, że jestem w innym miejscu. Czyli na przykład wyobrażałem sobie siebie, że jestem cały czas w saunie, że kapie ze mnie pot, że jest gorąco, ale wiesz, to nie jest tak, że o, to nagle ci się robi ciepło, tylko ta rzeczywistość się od tego odciąga, że kurwa, już miałem tak palce, wiesz, prawie, że skostniałe i stopy mi się tak podwinęły, że mnie bolały przez dwa dni łydki, bo miałem tak cały czas stopy, wiesz, jak baletnica po prostu, z zimna, no. No ja mówię, dobra, stopy, bez stóp to tam przeżyję, nie? Mówię, da rady Bałtyk bez stóp przepłynąć. Dłonie, palce, po prostu nie mogłem ich zginać. I tych technik, które wykorzystałem poprzez te 13 godzin, było bardzo dużo. Bardzo dużo było tych technik. I co? Główną taką tą techniką to jest to, żeby oszukać głowę, nie? To jest cel, żeby oszukać głowę, że jest wszystko okej. Najgorsze są te myśli, które się pojawiają, te takie negatywne i to takie straszne. Takie na przykład, że jest wszystko ok i nagle jest taki głos w głowie, że stanie ci się serce, że jest za zimno, że to jest nieodpowiedzialne, co robisz. I płyniesz i nagle słyszysz ten głos taki po prostu, wiesz, mówi, o chłopie, ty masz za 2 miesiące Bałtyk do przepłynięcia, stanie ci serce i wiesz, i już obrazy w głowie, jak chłopacy mnie reanimują, jak dzwonią po karetkę, jak wracamy. Ja mówię, dobra, stop, mówię, co... Sabotaż umysłowy, samo sabotaż umysłowy, tak? Nienawidzę tego, nie? Nienawidzę tego. Tego głosu, który moja partnerka Justyna się zapytała, czy to nie jest na przykład głos rozsądku, nie? A ja mówię, że ja nie mogę
go słuchać czasami. I to jest takie, wiesz, że ty nie wiesz, co jest dobre. Nagle ci się pojawiają obrazy właśnie, wiesz, dziewczyny, mojego psa, rodziny, wiesz. Takie po prostu, jak się boję latać samolotami, to widzę w gazecie, jak po prostu, wiesz, nie ma nas i zginęliśmy i po prostu czarne scenariusze. Tak samo tutaj pojawiały się rzeczy, które były po prostu absurdalne i strasznie mnie męczyły przez te 13 godzin. I musiałem zrobić wszystko, żeby tłumaczyć sobie, że mówię, no nie, no na pewno nie umrę, nie? Czy jakbyś wcześniej nie wypróbował, nie wychodził ze strefy komfortu, nie próbowałbyś tego morsowania, pływania w Bałtyku wcześniej, jakbyś nie zrobił siedzenia dwugodzinnego w lodzie, jakbyś nie miał sesji medytacji, hipnozy, pracy z głową razem z Rafałem Mazurem, czy skończyłbyś to wyzwanie? Nie. Nie skończył. Nie ma możliwości. Spanikowałbym po pierwszych minutach. Mhm. Ten lęk, który jest, który cię dotyka i to, jak zachowuje się głowa, że chcesz uciec po prostu od tego bólu, nie ma możliwości, nie ma w ogóle szans na coś takiego, nie? Porozmawiajmy sobie teraz o tej głównej próbie, która jest przed tobą. Wiem, że z Polski do Szwecji już pływano, ale to była sztafeta, tak. Jeżeli dobrze się orientuję. I oni się zmieścili chyba w 60 godzinach, więc skala twojego ataku jest chyba tym bardziej łatwo ją zobrazować, że kilka osób zrobiło to, a ty chcesz zrobić ten czas, rozmienić te 60 godzin samemu, więc no, na pewno to nie jest proste zadanie. Będzie woda trochę cieplejsza, odległość jednak dużo, dużo większa. Czego się najbardziej obawiasz? Albo może jeszcze inaczej, Bartku, zanim porozmawiamy sobie o tym, czego się najbardziej obawiasz, to wymieńmy sobie te punkty, które muszą być spełnione, żeby to był rekord Guinnessa. Na pewno będzie musiał być członek, który będzie pilnował, tak? Tego, tak, że ten rekord, tak, Guinnessa jest spełniony. Tak. Nie masz prawa dotykać łodzi, zatrzymywać się, jedzenie będzie tobie podawane na odpowiednim kiju, tak? To znaczy na jakimś tam specjalnym kiju. Co dalej? No tak naprawdę to... To najważniejsze rzeczy. To takie najważniejsze rzeczy. Karmienie, nie, że, podawanie, tak, płynu w wodzie. Bez żadnego sprzętu, tak, bez płetw, bez łapek, bez nie jakichś śpisz. Takich, tak, bez snu. Bez snu. To jest pytanie zawsze. Mhm. Kiedy ja będę spał? Nie A będziesz. Ja ludziom mówię, ja nie będę spał. To jest, ja startuję w Kołobrzegu i dopływam do Szwecji. Bez spania. Trenujesz odległości, trenujesz na ogromnym wysiłku, trenujesz na ogromnym zmęczeniu. Obcowałeś z zimnem, pracowałeś bardzo mocno z głową, a czy robiłeś sobie jakiekolwiek testy, bo takie pytanie chyba jeszcze nie padło w żadnym z wywiadów, na twoją tolerancję na brak snu? To też się pojawia to pytanie, jak trenuję brak snu? Mhm. Ja się śmiałem kiedyś właśnie tam na Instagramie, odpowiadałem, że byłem pływakiem i potrafiliśmy imprezować przez 3 dni, więc jesteśmy zahartowani. I przez 3 dni na maksa pływać. Tak, więc ten brak snu gdzieś tam jest przetestowany. Nie, no ale tak jeżeli chodzi o ten element tak przyśmiewczo, to robiłem takie rekordy, grałem nawet za dzieciaka w Tibie właśnie wiele dni potrafiłem przesiedzieć. Grałem w Tibie, to byłem nie do zajechania. Więc tutaj jakby tego elementu, tak już poważnie mówiąc, nie jesteśmy w stanie przetrenować, tak? Czyli ja, tak jak maratończycy trenują, czy na przykład jak Robert trenuje do ultramaratonów, to też ludzie sobie myślą, też nieraz dostaję pytania odnośnie Roberta, no ale co, jak on robi taki ultra, to co, on wychodzi o 6 rano i wraca o 22, bo on ma tyle treningów do zrobienia? No nie, to jest wszystko plan treningowy tak zrobiony, że przecież jakby zrobił trening, kurde, 68 godzin, czyli tyle co te 67 godzin, co zrobił rekord świata, no to raz można zrobić tylko, nie? Czyli przygotowujesz się, ile możesz. Nie jest tak, że wiesz, że ja nie chodzę spać, nie? Albo że nie śpię 60 godzin, mówię, dobra, 60 godzin, nie spałem, idę w kimę teraz, nie? Nie da rady tego elementu przetrenować. A jeżeli chodzi o badania i tak dalej, bo to pytałeś, nie, o to regularnie sobie robię praktycznie wszystkie badania. Tutaj współpracuję akurat z Markiem Fischerem, więc mam jakby też z tej zdrowotnej strony jakby też się badam i jest na razie wszystko dobrze, nie? Jeżeli o to chodzi. Ja na przykład mogę jeść wszystko. Ja na przykład, jakby mi Marek powiedział, że słuchaj, nie możesz jeść tego, tutaj możesz tylko tyle i tyle gram białka, tutaj możesz to i to, a o tej godzinie to musisz wypić kofeinę, tutaj to i koniec. I ja po prostu z tym grafikiem takim, wiesz, co muszę po prostu robić, to by mnie zabiło psychicznie, nie? Ty 3 dni czy tydzień nie jesteś out i wcinasz, szponczki i pizzę. Ja byłem w stanie być na jakiejś diecie takiej przez 2-3 dni i później mi siadała psychika, nie? Ja muszę po prostu jeść to, co czuję,
Oczywiście, żeby to było też gdzieś tam, wiesz, nie, że codziennie wstaję rano i jem sneakersy i tak dalej, więc jakby mam tak wszystko rozpisane przez Marka, gdzie sobie tak tym wszystkim zarządzam, że jestem szczęśliwy. Nie? Zimna nie będzie. Czego się boisz? Nie wiem, halucynacji, nie wiem, wymiotów, problemów żołądkowych, skurczy. I chciałbym, żebyśmy poruszyli jeden temat. Jednej rzeczy tylko. Słucham. Halucynacji. Ja się boję właśnie, bo chłopaki wiedzą z ekipy, bo Robert też będzie na łodzi, że nie ma możliwości, żebym ja wyszedł z wody. Mhm. Czyli nie wiem, że będzie mnie coś bolało, czy będę narzekał i tak. To oni wiedzą, że ja już będę marudny na pewno po 20-30 godzinach. Tak, teraz też chłopacy wiedzieli, że jak mi zamiast węglowodanów myślałem, że mam węglowodany, a dostałem rosół i miałem nadzieję, że piję węglowodany, to ja mówię, co to jest, nie? Wiesz, i się oburzam. Ale to jest taka moja reakcja. Mówię, dobra, przepraszam, mówię, wiem, że chcecie dla mnie jak najlepiej, ale tak jest, nie? U Roberta na wyścigach też tak było, że już zupełnie inaczej się zachowujesz, nie? Wiesz, masz takie po prostu odpały, że szok, nie? A najbliżsi ci ludzie chcą ci pomóc, a ty wiesz, ty masz fazę. No ja się boję właśnie tego, że będę miał takie... Znaczy, nie chcę tak o tym myśleć, ale dużo razy sobie wiele rzeczy zobrazowałem na danych godzinach na przykład, że będę ich prosił, żeby wyjść z wody na przykład. Że już będę ich prosił, żeby wyjść z wody. Oni wiedzą, że właśnie, że nie ma takiej możliwości, że to już jakieś halucynacje będą czy coś, ale boję się, że ten, że powiedzą, dobra, no słuchajcie, no gość już, on już nas błaga o to, żeby wyjść, nie? A widziałem ten wyścig, gdzie byliśmy w Meksyku... Z Robertem. Mhm. Jakie tam było cierpienie, jaki tam był ból, jakie tam były kontuzje. Co tam się działo? I tu jest takie jedno zdanie, które Robert ci powiedział. Trenuj, Bartku, trenuj ciężej, bo to jest niesamowity ból, bo to jest niesamowite piekło. Musisz trenować ciężej. Tak, to było na mecie, nie? Ostatnie kółko. Jak wygląda teraz twój moment, w tym momencie, w którym się znajdujesz, jak wyglądają treningi? To już był ostatni trening, ostatnia próba. Wiedziałem, nad którymi partiami mięśni muszę pracować więcej, co gdzieś tam mnie zabolało, co może gdzieś tam być nie tak, więc teraz miałem kilka dni przerwy, że w ogóle nic nie robiłem, totalnie. Jedzonko, i to dobre jedzonko od razu po tym. I leżałem sobie w łóżku, grałem sobie w gierki na telefonie, odpoczywałem, nie? Także miałem luz, wróciłem już do treningów i teraz pływam ciężkie treningi jeszcze. Do końca miesiąca planuję zrobić jeszcze sporo kilometrażu. Mam rozpisane te treningi przykładowo na przyszły tydzień. Wygląda tak, że od poniedziałku robię trening rano w morzu. Później mam godzina 12-14, mam trening na lądzie, gdzie się skupiam tylko na tych partiach mięśniowych, które uważam, że są u mnie najważniejsze, czyli to są lędźwie plus górna partia mięśni, tylko praktycznie łapy robię. Dużo na taśmach, TRX-ach, gumach. I trzeci trening jest na basenie. Więc przez teraz 2 tygodnie będę robił 3 treningi dziennie. Morza nie będę robił, będę robił dłuższy trening w basenie, jak będzie zła pogoda, nie? Więc jeszcze 3 treningi dziennie, a później te ostatnie tygodnie to już planuję wchodzić tylko do wody, lekki rozruch robić na lądzie i pływać 5-6 kilometrów sobie każdego dnia. Zanim przejdziemy sobie, Bartek, do pytań, skoro mam tutaj Roberta, który wyjątkowo cicho dzisiaj siedzi, sobie tylko tam świat ogląda ze środeczka naszego samochodu. Robson, przede wszystkim powiedz tak, jak się czujesz, jak tam twój odcinek szyjny, 2 zdania, czy to się zrasta, nie zrasta, zacząłeś już trenować, nie zacząłeś i dosłownie 2 zdania o tym challenge'u, który sobie od nowego roku założyłeś i chciałbym, żebyś też 2 zdania powiedział na temat tego, jak ty to widzisz, jak ty się zapatrujesz na to, co Bartek chce wyćwiczyć w Ipsu. Najpierw zdrówko. Jak zdrowie, dobrze się czuję. Przedwczoraj, zacząłem się ruszać, zrobiłem 2 treningi po 45 minut na trenażerze. Poszedłem biegać na 5 i wczoraj na 9, więc już mam 2 takie krótkie biegowe za sobą. Jeżeli chodzi o ból, to od 1 do 10 tak na 3 boli. Nie mam tych prądów, więc jest spoko. Rozmawiałem z 3 lekarzami, to powiedzieli, że w najgorszym wypadku się nie zdrośnie, ale że można z tym żyć. Więc no wiem, że to głupie jest i śmieszne, ale ja już nie mogłem wytrzymać. Czułem, że wegetowałem, po prostu źle się ze sobą czułem, byłem nieznośny w domu, więc zacząłem się ruszać. O tym wyzwaniu, to tak. Musiałem sobie narzucić trochę presję, bo stwierdziłem, że ja muszę mieć presję, bo jak mam presję, to czuję się wolny i mam spokój. To jest trochę zaprzeczenie, ale ja tak mam. Ja muszę mieć presję, żeby kurwa mieć spokój. A challenge to, bo ja wiem, ale tutaj mogą widzowie nie wiedzieć? Planuję 150 Ironmanów dzień po dniu. Zacząć 1 stycznia najprawdopodobniej w Dubaju.
albo na Fuercie dogadujemy to, więc zobaczymy. Także dzień po dniu Ironmana, taki mam challenge. Jak się zapatrujesz na atak Bartka na tą Szwecję, jak ja to mówię? To będzie przygoda, jakby ja rozumiem Bartka, bo pamiętam go jak jeszcze przed tym wyzwaniem i przed tym, jak w ogóle wznowił pływanie, jak się spotkaliśmy gdzieś tam na jakimś treningu, pamiętasz? No. I był już taki, wiesz, nie wiedział co robić, trochę tak w tym życiu. Widziałem, że jest zmęczony obecnym życiem, że wkurwia go to, co robi. I jak padł ten pomysł, to widziałem w jego oczach, że zaczął żyć, nie? I dużo ludzi mówi właśnie, że to kurwa jest nie do zrobienia, że czy się nie boi, czy nie ma strachu. Kiedyś taka pani mądra mi powiedziała, że Robert, ty jesteś taki szczęśliwy, bo ty się właśnie nie boisz, a ludzie tego nie rozumieją, że jak odrzucą ból, to zaczną żyć, a ludzie nie żyją, bo się kurwa boją. I ja się cieszę, że mogę uczestniczyć przy tym wydarzeniu, że dla mnie to będzie fajna przygoda i będzie to kolejny moment, który się gdzieś tam zapisze w mojej głowie, do którego będę wracał. A tak jak już wielokrotnie mówiłem, ja żyję dla takich momentów, o których potem sobie opowiadałem przy każdej możliwej okazji, więc myślę, że da radę. Ma głowę, ciężko do tego trenował i tak jak mówił, że nie chce, żeby go wyciągnąć, jak będzie się coś działo, jak będzie prosił, więc wiem, że będzie miał ciężko, bo jednak to jest monotonia, to jest jedna dyscyplina, tu nie ma zmian jak w triathlonie, że coś tam uciekniesz do czegoś innego, ale tak jak powiedział, jak będzie prosił, żeby go nie wyciągać, to ja go nie wyciągnę, póki sam nie złapie się łodzi albo po prostu póki mu łeb nie pójdzie pod wodę, wtedy dopiero po niego wskoczę, nie? Tak, to będę się kurwa z tego śmiał. No, jak on ze mnie w Meksyku. Właśnie dlatego takich ludzi chcę mieć na łodzi, nie? Świrów, a ja nie mógłbym na przykład widzieć mojego taty, który jest zmartwiony. Bo byłby i jakby mama była, to po prostu jakby nie chciała, to po prostu ja już widzę ich miny, jak oni też cierpią mentalnie i jak mnie po prostu widzą. Nie chcę, żeby widzieli mnie w takim stanie, tak samo teraz dopływałem przecież w Gdańsku, jak byli, to jak ich zobaczyłem, łzy leciały, płaczą i tak dalej, no to jest takie trudne. Ja chcę odciąć się od tych emocji i po prostu wykonać robotę właśnie z taką ekipą świrów. A właśnie co do tego całego Bałtyku, to tyle lat już to było w głowie, nie? Że co ja przyjeżdżałem do Warszawy i widziałem Roberta, to ja mu tak zazdrościłem, że on się męczy, nie? Że na przykład później szliśmy po treningu coś zjeść i ja widziałem, z jaką on radością jadł, a ja tak jadłem i mówię, kurde, też bym chciał się tak zajebać, nie? Jak on. I za każdym razem, co przyjeżdżałem, Robert mówi, ty musisz ten Bałtyk przepłynąć. I za każdym razem to było, i gdyby nie Robert, to ja nawet by mi już w głowie nie to, nie wiem, czy by to do mnie wróciło, nie? Więc no mega gdzieś tam mi zmieniłeś w głowie i mnie naprowadził na dobre tory, nie? Bo tak jak mówię, no ja jestem teraz tak szczęśliwy i czuję, że po prostu moje życie, że jestem w dobrym miejscu, nie? Że to jest to, co ja kocham, to jest w ogóle to, nie? Wiesz, jak ja widzę wiadomości od ludzi, co do mnie piszą, że kurde, jesteś dla mnie inspiracją czy coś. Jak ja dostaję taką wiadomość, to ja się cieszę cały dzień, nie? Ja mówię, ja pierdzielę, jak ja mogę być dla kogoś, wiesz, inspiracją? Dla mnie to jest takie niesamowite, że nie wiem, jak komuś odpiszę, to ci ludzie się cieszą i w ogóle to jest takie, tak mnie to napędza do pracy, że komuś mogę pomóc, kurde, tym, że sobie trenuję i wiesz, no super to jest, nie? Więc czujesz się, że jestem, kurde, w dobrym miejscu teraz, nie? Pierwsze pytanie. Jeśli nie uda się przepłynąć Bałtykiem do Szwecji, to czy będziesz atakował próbę kolejny raz, czy tak do skutku? Ja, tak jak mówię, u mnie nie ma planu B. Ja jestem tak sfokusowany teraz na tym lipcu, że... Robię to i... Ja to robię, tak? Będzie sierpień, więc wtedy zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Ale nie dopuszczam nawet do głowy swojej... nawet czasami nie czytam takich pytań. Ja po prostu mam tylko plan A, nie ma u mnie planu B, nie? Więc to jest tyle. Dwa. Co dalej, jeśli zdobędziesz Szwecję? Jakiś rekord na oku? Tak. I to już są grube plany nawet na najbliższe 2 lata, ale nie mogę ich zdradzić. Ale generalnie tak, są. Są, ale to jest tylko na razie plan A, nie? Okej. Okay. Trzy. Najtrudniejszy trening oraz ten najdłuższy nie musi być pływacki. Twoim zdaniem, takie najtrudniejsze, które robisz. Chyba to miał tutaj ktoś na myśli. To były takie treningi właśnie na morzu, które robiłem... jeszcze przed w ogóle współpracą z Rafałem wchodziłem do morza i to były treningi w nocy. Nie pamiętasz, jak ci mówiłem, treningi w nocy, co wchodziliśmy. To były najgorsze treningi dla mnie, psychicznie, totalnie.
ze względu na jakiś taki strach, który... Strach. To jest po prostu coś tak... Taki lęk odczuwałem w Bałtyku, jakby ja wchodziłem o 3 rano do wody. Jest totalnie ciemno, wchodziłem z bojką oczywiście, pływałem wzdłuż brzegu, więc no, nie ryzykowałem tam za bardzo, ale ten lęk, że ty nie widzisz w ogóle nic i jest ciemno, to były dla mnie najgorsze treningi, a ja jeszcze w głowie miałem coś takiego, że jak było mi ciężko, to mówiłem sobie, o ty, to dawaj jeszcze godzinę. I się tak katowałem tym głosem, że ja potrafiłem na przykład zrobić trening nie 6 godzin, tylko na przykład 9. Czwarte, czego się boisz w życiu sportowo oraz prywatnie? Ja ogólnie tak właśnie mam jak na to pierwsze, że ja nie myślę tego, czego się boję, tak? Jakby ja bardzo staram się żyć zdrowo, rozsądkowo i myśleć cały czas pozytywnie. Wiadomo, że te myśli gdzieś tam się pojawiają negatywne, ale staram się nie patrzeć, czego się boję, tylko bardziej to, co chcę zrealizować, nie? Ale tak odpowiadając na to pytanie, no to wiadomo, kontuzja każdego sportowca gdzieś jest takim elementem, gdzie wiesz, nie będziesz mógł wykorzystać swojego potencjału i tak dalej. To jest taki element, na który nie masz wpływu, tak? Więc to jest to. A życiowo w sumie niczego się nie boję życiowo, ale chciałbym po prostu być dobrym człowiekiem, nie? Żeby nigdy się nie wydarzyło coś takiego, że sam siebie zawiodę. Wiesz, o co chodzi? Że wydaje mi się, że tak, że mam poukładane w głowie i w ogóle, ale że miałbym jakiś taki żal do siebie za coś, żebym kogoś, nie wiem, źle potraktował czy coś, że może tego, że po prostu bym coś, nie wiem, życiowo, żebym kogoś zawiódł. O tak, nie chciałbym nikogo zawieść nigdy, nie, szczególnie najbliższych. To jest to, więc chciałbym zawsze po prostu mieć ich blisko i nigdy nie stracić z nimi kontaktu. 5. Twoje największe inspiracje, ludzie, którzy dają ci kopa, niekoniecznie ze świata sportu, ale z niego również. No to tak z inspiracji właśnie sportowych, no to też ostatnio odpowiadałem na to pytanie. Michael Phelps. Tak, no to zawsze, to by po prostu zawsze idol dzieciństwa, ale Robert jako przyjaciel i sportowiec i to gdzieś tam, że mogłem obserwować to wszystko, wiesz, on zawsze mówił, że ten rekord to jest luźny, nie? A, to jest luźny, 5-krotny to jest luz, nie? Ale i życiowo, i sportowo to tak i dużo mi pomógł poukładać mi to całe praktycznie moje życie i to ostatnie lata. Ze sportowców, z pływaków, bo to takie najbliższe otoczenie, to Radek Kawęcki. Kurde, no niesamowity sportowiec, którego od zawsze podziwiałem, taki tytan pracy i bardzo dużo gdzieś tam czerpałem od niego inspiracji. Dzisiaj się kumplujemy i on cały czas startuje, cały czas na najwyższym poziomie. Więc Radek jest taką osobą, z której zawsze gdzieś tam czerpałem dużo takiego powera treningowego. Kto jeszcze z takich... Bardzo dużo jakby ja lubię czytać i oglądać właśnie sportowców, typu wiesz, na przykład Sara Thomas, która przepłynęła czterokrotnie kanał La Manche, nie? Jako pierwszy człowiek na świecie, też po chorobie, po nowotworze, tam, tak, nowotworowej, więc też niesamowita inspiracja. Ale tak z tych sportowców to jest tego masa, bo ja czytałem książki, wiesz, to cały czas się pojawiają ludzie, z których ja czerpię powera, ale takimi inspiracjami dla mnie to są największymi, to są dzieciaki z naszej fundacji, z Cancer Fighters, na której ostatnio też walczyłeś, nie? I... Dla których z ogromną przyjemnością ciężko złamają nos. No to jest, wiesz, no, jeszcze ci się... To są wojownicy, tak. To nie ma, wiesz, jak ja przekroczyłem próg jako wolontariusz oddziału onkologii dziecięcej, to tam widzisz wojowników, tam widzisz inspirację po prostu, tam widzisz ludzi i rodziców, bo to jest, wiesz, tą chorobę przechodzą całe rodziny. Tak, więc te dzieciaki to są, wiesz, jak ja widzę na profilu, gdzie te prezenty dostają czy coś, no to jest siła, nie? Więc to, nie? Tych sportowców jest dużo, ale tak naprawdę to te dzieciaki, dla których też dedykuję całe te przedsięwzięcie. To... Bo o tym też nie wspomnieliśmy, że między innymi cały atak na tą Szwecję jest dedykowany dzieciakom, małym, młodym wojownikom z Fundacji Cancer Fighters, którzy na co dzień toczą nierówną walkę z chorobami nowotworowymi. Dokładnie. Już jest zbiórka nawet. Już założyliśmy tą zbiórkę, bo ona miała być tylko podczas pływania, ale ja sobie pomyślałem, kurde, przecież nie można będzie. Już sobie tam w ten...
Tam już jest chyba z 1200 zł nawet tam zebraliśmy i tak dalej, ale wiem, że podczas płynięcia to będzie miało duży zasięg i ludzie będą wpłacali, więc wiadomo, kurde, tej kasy cały czas potrzeba dla, na te dzieciaczki, nie? 6. Największa życiowa porażka oraz sukces. Wydaje mi się, że porażka. Prywatnie, zawodowo, sportowo tam jest chyba jeszcze. Sportowo tak naprawdę nie miałem jakichś takich większych... jednej rzeczy żałuję, można to nazwać porażką, gdzie dostałem dyskwalifikację na Pucharze Świata, kiedy się pobiłem z Niemcem na trasie. Cały czas mnie, wiesz, wzięli po prostu na wodach otwartych, cały czas mi przeszkadzali, ciągali mnie za stopy. Później był moment, kiedy, wiesz, uderzył mnie w grdykę tym ręką, przepychali się, uderzali pięściami i tak dalej. No więc go złapałem i go uderzyłem. I nie? Tuba na cytrynę. Dostał tubę na łeb, ja czerwoną kartkę i mnie wyciągnęli z wody i tyle. Żałowałem tego bardzo, bo ciężko pracowałem do tego startu. I to były kwalifikacje do Mistrzostw Świata i poprzez to, że nie zapanowałem nad swoimi emocjami, ale... No co, no musiałeś to przeżyć, no bywa, no. Tak, to jest to. Zawodowo, tak naprawdę ja te wszystkie te porażki takie, to staram się od razu je zamieniać na słowo lekcja, nie? Więc też tego słowa starałem się unikać, ale także zawodowo i prywatnie to wiesz co, zaufanie niektórym ludziom. Wiesz, to, że zaufałem ludziom, po prostu dużo rzeczy im powiedziałem, zwierzyłem im się, dałem gdzieś tam cząstkę siebie i się zawiodłem, nie? 7. Do kiedy masz zamiar pływać? Kiedyś myślałem, że to już jest koniec, że już nigdy nie wejdę do wody. A to się okazał początek. A to się okazał początek wspaniałej historii, więc chcę pływać do momentu, kiedy będzie mi to sprawiało radość, a tak jak mówię teraz, to jest po prostu dla mnie największa życiowa radość. Więc będę pływał do momentu, kiedy będzie mi to sprawiało radość. Będę czuł, że to jest dobre miejsce, w którym jestem. I tak jak też Robert powtarzał, jak będę chciał... Robert, nie? Jak będę chciał walczyć, to będę sobie walczył. Jak będę chciał być listonoszem, to będę listonoszem. Jak będę chciał pracować w sklepie, będę pracował w sklepie, ale musi mi to sprawiać radość. 8. Będziesz płynął 60 godzin bez snu, ile najdłużej nie spałeś, jak sobie radzisz z brakiem snu? Tak, to nie spałem bardzo długo. Gamer. Ja grałem w Tibie, więc ja byłem, wiesz, sen to był po prostu... Przereklamowana rzecz. Tak, ja byłem Tibijczykiem, więc tutaj brak snu to nie jest żaden problem. 9. Jakiego treningu nie lubisz najbardziej? Jakiego treningu? Takiego, w którym nie mam radości z niego. 10. Twoja próba będzie również wyzwaniem dla twojej ekipy. Czy martwisz się o nich, o swojego tatę? No już z tatą wiemy. Tak, powiedzieliśmy. Ekipa nie martwię się, bo to są same świry. No znaczy, jak się cieszy, śmieje się pod nosem. Więc ja się w ogóle o nich nie martwię i będzie śmiesznie na tej łodzi. Dwa zdania od ciebie. Co Bartłomiejowi w duszy gra i na sercu leży w pozytywnym tego słowa znaczeniu? Co byś chciał powiedzieć widzom, słuchaczom kanału YouTube Olimp Sport Nutrition, swoim fanom, ewentualnie ludziom, którzy pod tą dobki kopią, albo być może tym, którym kiedyś zaufałeś, tak jak powiedziałeś, a którzy twoje zaufanie zawiedli? Bardzo proszę. To cóż mogę powiedzieć? Podziękować, że miałem okazję tutaj do osób, do szerszego grona, które to obejrzy, pogadać i przede wszystkim to, żeby robić swoje, nie? Że tak naprawdę zawsze w naszym życiu będą elementy, to o czym wszystkim dzisiaj porozmawialiśmy, zawsze będą takie elementy, w których będą się pojawiały jakieś trudności, ale robić swoje, zaakceptować to, bo znaleźć sobie grupę ludzi, dobrą grupę ludzi, czy znaleźć sobie, nauczyć się tego po prostu, żeby dobierać sobie tych ludzi, bo będziemy gdzieś tam po prostu wpadali na różne elementy w naszym życiu. Robić swoje i robić to, co sprawia nam radość. I to chyba tyle, nie? I nie patrzeć na mnie z perspektywy gościa, który po prostu jest, wiesz, jakiś super, niesamowity i tak dalej, tylko często właśnie mam takie wiadomości, że ktoś pisze, umniejsza sobie swój sukces. Pisze, cześć, jestem ojcem trójki dzieci, dzisiaj przepłynąłem tyle i tyle i pisze i najgorsza wiadomość. Ale to jest nic w porównaniu do ciebie. A ja właśnie zawsze mówię, a właśnie to jest coś, co jest, kurde, o wiele większym wyczynem niż ja robię. Więc ludzie nie doceniają siebie i zamiast właśnie skupić się na mnie, czy na Robercie, czy na osobach, które robią jakieś wyczyny i tak dalej, czy na Mistrzostwach Świata Olimpijskich, skupcie się na sobie i cieszcie się, że przekraczacie swoje bariery. Po prostu. Zrobiłeś trening, masz trójkę dzieci, coś tam, coś dodatkowo dla siebie zrobić. To jest sukces. I ludzie sobie umniejszają, sami sobie podcinają skrzydła, więc nie podcinajcie sobie skrzydeł, miały być dwa zdania, ale jestem, wiesz, gadułą. Nie podcinajcie sobie skrzydeł sami, róbcie swoje.
miejcie fajnych przyjaciół, ludzi wokół siebie, partnerów i działajcie, i bądźcie zdrowi, bo to najważniejsze. Słuchajcie, moim gościem, moimi gośćmi był Bartłomiej Kubkowski. Bardzo dziękuję. Robert Karaś. A Robert, może ty byś chciał coś jeszcze powiedzieć, mój drogi? Nie, już się wygadałem. Wygadałeś się? Jedzie sobie dzisiaj Robert. Musimy dodać, że jest 70 stopni dzisiaj, nie? Jest gorąco, 26 stopni pokazuje. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że sobie pojechaliśmy tutaj w trzech. Subujcie kanał YouTube Olimp Sport Nutrition. Śledźcie, oglądajcie poczynania Roberta, który niedługo wraca na taką sportową drogę. Śledźcie oczywiście poczynania Bartka. Pijcie wodę. Tak, pijcie wodę, bądźcie nawodnieni i oświeceni. Jeżeli materiał Wam się podobał, to kciuki w górę, piszcie w komentarzach fajne, pozytywne komentarze oczywiście. Dzwoneczek, żebyście byli z nami na bieżąco. Może kilka nazwisk, które mogłyby się pokazać w kolejnych odcinkach jazdy z Wujaszkiem. Było nam bardzo miło. Pozdro z Warszawy. Trzymajcie się, hej, hej.